lat. Jestem uczennicą 4. klasy Technikum Ekonomicznego w Chojnowie. Dziękuję. Mam 16 lat i jestem uczennicą 1. klasy Liceum Ogólnokształcącego w Chojnowie. Dziękuję. Mam 19 lat, jestem uczennicą liceum w Legnicy. Dziękuję. Dziękuję. Mam 17 lat i jestem uczennicą 3. klasy 1. liceum ogólnokształcącego w Legnicy. Dziękuję.
16 lat, jestem uczennicą pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego w Legnicy. Dziękuję. Mam 17 lat i uczęszczam do trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w Chojnowie. Dziękuję. Nazywam się Marta Chopiak, chodzę do klasy trzeciej gimnazjum, do szkoły nr 1 w Chojnowie. Mam 16 lat. Dziękuję. Mam 19 lat, ukończyłam liceum ogólnokształcące w Legnicy. Dziękuję. Nazywam się Ewelina Szarek, jestem uczennicą Technikum Hotelarskiego w Legnicy, mam 17 lat. Dziękuję bardzo. Mam 17 lat, jestem uczennicą pierwszego liceum ogólnokształcącego w Legnicy. Dziękuję. Nazywam się Anna Susnęt, mam lat 20, studiuję na drugim roku zarządzania. Dziękuję. Nazywam się Joanna Bobrowska, mam 16 lat i jestem uczennicą pierwszej klasy Technikum Ekonomicznego w Chojnowie. Dziękuję. Thank you.
atıyor. Bazen sakızı şişirip şişirip hırsız hırsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızda ne güneziyor? Yeni adet gelmiş eski köye lan kızlar mahvolur. Oh,
Proszę Państwa, jak przystało na dobry konkurs, należy przeprowadzić wywiad z naszymi kandydatkami. Zapraszam Katarzynę Chłodnicką z numerem pierwszym. Kasiu, wiem, że lubisz podróżować i projektować odzież. Powiedz nam, jakie miejsca chciałabyś jeszcze zwiedzić i jaką kolekcję zaprojektować? Moim marzeniem jest podróż do Paryża, ponieważ miejsce to kryje w sobie wiele godnych zwiedzenia zabytków. Z kolei kolekcją, którą chciałabym zaprojektować, jest kolekcja sukien wieczorowych dla odważnych, aczkolwiek gustownych pań. Nie ukrywam, że w przyszłości chciałabym zostać projektantką, ponieważ nie lubię monotonii, a tworzenie pozwala wyrazić swoje uczucia i fascynację. Dziękuję bardzo. Z numerem drugim Dagmara Ochenkowska. Gdzie pieniądze odgrywają bardzo istotną rolę. Powiedz, jaki jest Twój stosunek do pieniędzy i dóbr materialnych? To fakt, pieniądze w naszych czasach odgrywają bardzo dużą rolę, jednak pieniądze to nie wszystko, nie będę ukrywać, dla mnie nie mają żadnego znaczenia, ale jednak ważniejsze jest zdrowie, przede wszystkim zdrowie, a jego nie da się kupić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Numerem trzecim, Karolina Walcer. Jesteś uczennicą 5 klasy Liceum Agrobiznesu. Jakie są Twoje plany na przyszłość? Moje plany na przyszłość to jeszcze marzenia. Jednak po ukończeniu 5 klasy Liceum Agrobiznesu chciałabym dostać się na uprawiony AWF lub do szkoły podchorążych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Agnieszka Traczyk. W kraju bardzo często mówi się o tolerancji. Tymczasem na co dzień obserwuje się wiele przejawów braku tej tolerancji. Czy myślisz, że mieszkańcy Chojnowa są tolerancyjni? Ja uważam, że każdy człowiek jest choć odrobinkę tolerancyjny, dlatego zacytuję słowa pewnego poety, a powiedział on, że trzeba przyjąć każdego człowieka takim, jakim jest, nawet jeżeli ma wady i zalety. W końcu jesteśmy ludźmi, nie aniołami. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kolejna kandydatka z numerem 5, Kamila Dwojak. Są pani. Powiedziałaś mi na spotkaniach, że zamierzasz studiować rehabilitację. Co skłania cię do podjęcia takiej decyzji? Rehabilitacja jest jedną z dziedzin medycyny, która interesuje mnie już od dłuższego czasu. Myślę, że wykonując ten zawód mogłaby pomóc wielu ludziom. W osiągnięciu sprawności fizycznej, prawda? Tak. Dziękujemy bardzo. Z numerem 6 zaprezentuje się Justyna Zenka. Akademię Gracji i Wdzięku. Powiedz Justyno, czego można się nauczyć w tej Akademii? W Akademii Gracji i Wdzięku, którą ukończyłam, można nauczyć się bardzo wiele. Na przykład pewności siebie, trudnej sztuki makijażu, eleganckiego chodzenia,
zachowania przy stole oraz jak dobrać ubiór na różne okazje, aby czuć się w nim elegancko. Dziękujemy bardzo. Z numerem 7 Aneta Łęska. Bardzo często ludzie, którzy czytają książki, mają swoje ulubione pozycje, które skłaniają ich do refleksji na przykład nad sensem życia. Przedstaw swoją ulubioną książkę. Interesują mnie różnego rodzaju książki, a w szczególności poezja, którą najczęściej czytam. Dziękujemy bardzo. Małgorzata Skowronek z numerem 8. Powszechnie, drodzy Państwo, uważa się, że rzadko kto posługuje się łaciną, może poza służbą zdrowia. Okazuje się, że Małgosia uwielbia ten język i za chwilę będzie chciała Państwa w tym języku powitać. Na początku powiem, że łacinę uczę się dlatego, iż będzie mi potrzebna w mojej dalszej edukacji, mianowicie wybieram się na Akademię Medyczną, dlatego z tego względu pozdrowię publiczność w tym języku. Salvete, ex imo pectoras salutas omnes, spero vos letos et jucenda, momnes peretes et esse. Gracias plurimas. Wszyscy zrozumieli? Wszyscy znają język, okazuje się. Dziękuję bardzo. Z numerem 9 Paulina Ulicka. Wiem, że interesujesz się historią, geografią, koszykówką i językami obcymi. Które z Twoich zainteresowań pociąga Cię najbardziej i dlaczego? Najbardziej interesuje mnie historia. Poprzez zdobywanie wiedzy historycznej można uniknąć błędów przyszłości. Jak głosi łacińska sentencja, historia magistra vitaeus, czyli historia jest nauką nauczyciela. Dziękuję. Z numerem 10 Malwina Olszewska. W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest znajomość języków obcych. Wiem, że interesujesz się językiem francuskim. Czy łączysz z nim dalsze plany życiowe? Uważam, że języki obce są bardzo ważne i potrzebne. Moją przyszłość zawodową wiążę z językiem francuskim, ponieważ pragnę studiować turystykę i rekreację, gdzie języki obce są bardzo ważne. A poza tym znajomość, umiejętność posługiwania się językami obcymi pozwala nam porozumieć się z ludźmi z różnych krajów. I dodatkowym plusem może być to, że możemy poznać kulturę danego kraju. Dziękujemy bardzo. Z numerem 11 Marta Hopiak. Marto, niedługo zapadnie bardzo ważny moment. Jedna z Was otrzyma tytuł tej najpiękniejszej. Jak myślisz, jakimi cechami powinna charakteryzować się Miss? Moim zdaniem najważniejsze to jest inteligencja i wielkie poczucie humoru. Dziękuję. Dziękujemy. Z numerem 12 Pamela Huculska. Przyjmijmy, proszę Państwa, że każdemu z nas zdarza się popełnić większe lub mniejsze błędy. Pamelo, czy byłabyś w stanie wybaczyć komuś, kto Cię bardzo zranił i czy wszystko można wybaczyć? Tak, wydaje mi się, że wszystko można wybaczyć, lecz nie wszystko można zapomnieć.
To jest różnica zasadnicza. Dziękujemy bardzo. Z numerem 13 Ewelina Szarek. Ewelino, uczysz się w technikum hotelarskim. Jak na pewno wiesz, w naszym kraju powstaje coraz więcej gospodarstw agroturystycznych. Co myślisz o takiej formie turystyki? Agroturystyka jest wielką szansą dla wielu regionów naszego kraju po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ziemia hojnowska posiada bardzo wiele pięknych i uroczych zakątków, wartych zainwestowania w agroturystykę. Jednym z nich jest na przykład Jaroszówka ze słynną stadniną koni. Dziękujemy bardzo! Z numerem 14 za chwilę odpowie na pytanie Magdalena Babiarczyk. Jesteś młodą osobą, która się jeszcze uczy. Powiedz proszę, jak widzisz edukacyjną i zawodową przyszłość dzisiejszej młodzieży? Myślę, że przyszłość dzisiejszej młodzieży to matura międzynarodowa, która umożliwia studiowanie na najlepszych uczelniach w Europie oraz na świecie i znajomość języków obcych, dzięki czemu po wejściu Polski do Unii Europejskiej na pewno każdy młody człowiek znajdzie pracę w jej strukturach. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z numerem 15 Anna Susment. Aniu, mamy takie czasy, że bardzo dużo mówi się o równouprawnieniu kobiet. Wiem, że interesujesz się prawami kobiet, a szczególnie w krajach trzeciego świata. Powiedz nam dlaczego, bo to jest bardzo interesujące. W ostatnim okresie przeczytałam bardzo dużo książek na ten temat i dajmy na to, w Afganistanie kobiety nie mogły pokazywać twarzy i były zmuszane do noszenia czadi, nie mogły się uczyć ani podejmować pracy, a skutkiem pomalowanych paznokci była ciężka kara. Jeszcze jedno, co mnie naprawdę wzruszyło, to to, że do dzisiejszego dnia w niektórych krajach Afryki, na przykład w Somalii, dziewczynki są obrzezane w nieludzkich warunkach. A ci się to wszystko nie podoba, prawda? Tak. Dziękujemy bardzo. I kolejna, 16. kandydatka, Joanna Bobrowska. Joasiu, interesujesz się muzyką, sportem i tańcem. Czy planujesz związać przyszłość z którąś z tych dziedzin życia i z którą? Tak, interesuję się muzyką, sportem i tańcem. Muzyka jest obecna u mnie na co dzień. Sport jest dziedziną, której przeznaczam wiele czasu. Uczęszczam na aerobik, dużo jeżdżę na rowerze. Moją pasją jest gra w siatkę, taniec. Bardzo lubię też tańczyć, dlatego dużo czasu spędzam na parkiecie. Dziękujemy bardzo. Ale... To była prezentacja w sukniach wieczorowych. Miss Internautów otrzymuje 3 programy multimedialne od studia komputerowego MediArt pana Arkadiusza Rybczyńskiego, aparat fotograficzny pani Genowefy Giersok i kosmetyki z salonu urody pani Aliny Rostoczyńskiej. Otrzymuje kurtkę firmy Expans w Chojnowie, talon na zakup obuwia u pani Katarzyny Dziedzic na kwotę 200 zł oraz złotą bransoletkę ufundowaną przez posła Ryszarda Maraszka. Brawa za wszystkie nagrody! Czy korony są już przygotowane? A Miss Internautów zostaje Magdalena Babiarczyk!
nasza Miss Internautów. Miss Foto wybierali fotoreporterzy, tradycyjnie jak co roku. A Miss Foto została Magdalena Wawiarczyk. Słyszę, że dzwonią komórki. Panowie, proszę wyłączyć te rozruszniki, przynajmniej na chwilę. Państwo głosowaliście na swoją królową. Głosowaliście Państwo na Państwa zdaniem, na tę najpiękniejszą. Jurorów była cała sala w związku z tym. Miss publiczności otrzymuje radiomagnetofon z kompaktem ufundowany przez dyrektora Banku Zachodniego WBK w Chojnowie. Otrzymuje talon o wartości 200 zł od pani Joanny Katarzyny Dziedzic. To wszystko. Dziękujemy bardzo za nagrody. Te wszystkie nagrody otrzymuje Magdalena Wawiarczyk. Ale się zdublowało. Proszę Państwa, teraz tytuły przyznane przez jurorów. Ogromny skład jury podejmował jakże ważną decyzję i odpowiedzialną. Podobno piękno jest względne, ale tutaj jurorzy byli jednogłośni i bardzo szybko zdecydowali. Wicemis Ziemi Chojnowskiej otrzymuje wycieczkę do Pragi, ufundowane przez Biuro Podróży Gromad w Chojnowie, sesję zdjęciową, ufundowaną przez pana Tadeusza Bijaka, rower górski, ufundowany przez Urząd Gminy w Chojnowie, kosmetyki z salonu urody Aliny Rostoczyńskiej i talon, ufundowany przez panią Kasię Dziedzic o wartości 300 zł. Dziękujemy za wszystkie nagrody. A te wszystkie drobiazgi i wielkie nagrody otrzymuje Malwina Olszewska. Odsłaniam, proszę. Będzie kilka minut dla fotoreporterów, moi drodzy, będzie. No i ten tytuł, najważniejszy tytuł. Która z naszych panien zostanie królową roku 2002? Królową Miss Ziemi Chojnowskiej. Przypomnę tylko, że w konkursie uczestniczyły dziewczyny, panienki oczywiście, które mieszkają bądź uczą się na terenie miasta i gminy Chojnów. Może w przyszłym roku będziemy chcieli zrobić wybory Miss Powiatu Legnickiego. Zobaczymy, ale rozszerzamy nasz konkurs z roku na rok. Miss Ziemi Chojnowskiej otrzymuje oprócz nagrody głównej
sesję zdjęciową ufundowaną przez Tadeusza Bijaka, telewizor kolorowy ufundowany przez starostę ziemi legnickiej pana Wieczysława Kasprzaka, kosmetyki z salonu urody Aliny Roztoczyńskiej, kurs prawa jazdy kategorii B ufundowany przez pana Józefa Tomasia, nauczy się dziewczyna jeździć, talon od pani Joanny Katarzyny Dziedzic na kwotę 400 zł do wykorzystania w salonie obuwniczym pani Kasi. I oczywiście, drodzy państwo, przewspaniałą nagrodę główną, czyli wycieczkę dla dwóch osób, wycieczkę siedmiodniową do Grecji, ufundowaną przez redaktora naczelnego Panoramy Legnickiej. A tę przyjemność ogłoszenia z imienia i nazwiska naszej królowej pozostawiam panu Pańczukowi, który za chwilkę państwu odczyta. Proszę bardzo. Zaszczytny tytuł Miss Ziemi Chojnowskiej 2002 roku otrzymuje pani Magdalena Babiarczyk. Proszę państwa, ale zaraz poprawimy. Dobrze. Drodzy państwo, kilka minut dla fotoreporterów.